no bo możemy sobie zrobić krzywdę, tak? Nie zwracamy na to uwagi, a organizm nam powiedział, hola, hola, uważaj, coś jest nie tak. Natomiast kiedy przeszliśmy bezobjawowo, czy mogą być jakieś skutki uboczne, które odczuwamy w trakcie wysiłku fizycznego, w trakcie treningu? W związku z tym, jeżeli to się udaje, to znaczy, że wirus łagodnieje. Zarażamy tylko pasją. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy serdecznie doktora Grzegorza Stanka, pulmonologa, wytłumaczę, jeżeli ktoś się nie orientuje, to jest specjalista chorób płuc, ale również internista, a kiedyś świetny pływak, zawodnik SMS-u Oświęcim, trener Woźnicki, bardzo dobrze pamięta Grzegorza Stanka z czasów pływackich, medalista Mistrzostw Polski, ale również medalista Mistrzostw Europy Mastersów, na których zajął drugie miejsce, został wicemistrzem Europy. Z czasem tylko jeden dystans przytoczę, 4,20 na 400 metrów stylem dowolnym na długim basenie. Oraz witamy Michała Mularczyka, kardiologa interwencyjnego, dobrze powiedziałem, interwencyjnego, tak. Dietetyka, który również był wyczynowym pływakiem i miałem okazję z Michałem tutaj w Warszawie na zawodach wielokrotnie się ścigać wiele lat temu. Jeżeli pozwolisz, Andrzeju, to raczej ja oglądałem twoje nogi i tył niestety. Teraz mogę dopiero ciebie tak twarzą Michał, zobaczyć po jakimś czasie, bo mi ciągle uciekałeś, ale miło mi się tak mówisz. Michał, nie wiem co powiedzieć, rozumiem, że komplementujesz, żeby pytania nie były zbyt trudne. Panowie, zastanawiamy się, czy Igrzyska Olimpijskie w Tokio odbędą się. Zdaniem sportowców, ale również zdaniem lekarzy. Jak wam się wydaje? Kto zaczyna? Może zacznę. Na pewno nie ja. Według mnie, jak miałbym być szczery, uważam, że na pewno się odbędą w tym roku Igrzyska. No, może oczywiście, może się coś wydarzyć ekstremalnego, ale na pewno nie pandemia nie będzie przyczyną, jeżeli miałyby się nie odbyć te Igrzyska. Dlaczego? Dlatego, że mamy już w tej chwili na świecie 6, niektórzy mówią, że 7 albo 8, licząc z chińską i rosyjską, skutecznych szczepionek. To raz. Dwa, Japończykom niezmiernie sprawnie idzie szczepienie i można powiedzieć, zresztą jest to bardzo zdyscyplinowany naród, że tak jak powiedziałeś na początku, Andrzejku, że ten kraj, Japończycy nie bardzo chcą tak przeprowadzić te igrzyska, natomiast władza jest zdesperowana i te igrzyska się odbędą. A czy z kibicami, czy bez? Tutaj myślę właśnie, że może przeważyć taka opinia bardziej właśnie lęku przed wpuszczeniem całego świata do siebie, ludzi o różnym podejściu do dyscypliny społecznej, tak, nie azjatyckim, tak bym powiedział. No oni się tego boją, tak, ewidentnie, zawsze Japończycy się bali takich historii, a teraz to już stąd wynika ten lęk społeczny u nich, bo oni się po prostu boją, że przyjadą ludzie, którzy nie będą zachowywać dystansu i dyscypliny i wirus się będzie szerzył. Także tutaj, no nie wiem, myślę, że może być tak, że będzie problem z widownią. Doktor Michał, pewnie jego zdaniem, jak to lekarze, u lekarzy zdania są podzielone, pewnie powie, że się nie mogą odbyć, ale zobaczymy. Znaczy, według mnie to decyzja będzie polityczna. Jak zadasz mi pytanie, czy odbędzie się coś, ja powiem, nie wiem, nie jestem politykiem i właściwie tutaj mogę zakończyć, że tak powiem, wypowiedź, no bo no co my możemy? Mówimy swoje i tak, robią swoje, tak? No to... No to w takim razie, panowie doktorzy, jeżeli się tak mogę zwrócić do was. Mamy prawie rok czasu z koronawirusem. Czy możecie jakoś tak trochę uspokoić społeczność pływacką, sportową w naszym kraju? Co będziemy mieli latem? Co będziemy mieli latem? Znaczy, mnie się wydaje, że do końca, znaczy do Wielkanocy będzie spokój, dlatego że jeżeli popatrzymy na statystyki, mówią, że trzecia fala, dla mnie to jest pierwsza, która się zaczyna kończyć, bo jeżeli wielką falą było 100, 200, tam 300 zakażeń dziennie, a teraz było potem, wiemy ile było, prawda, jeszcze niedawno, w związku z tym teraz jest spadające i mimo to, że dzieciaki poszły do szkoły i dalej to spada, w związku z tym to naprawdę się, według mnie się kończy. To jest pierwsza rzecz. Druga,
to co się dzieje z wirusami. Wirusom zależy na tym, żeby z nami być jak najdłużej. I na przykład SARS-owi pierwszemu się nie za bardzo udało, MERS-owi też nie. Temu się udaje. W związku z tym, jeżeli to się udaje, to znaczy, że wirus łagodnieje, a my, że tak powiem, się do niego też jakoś, tak powiem, może nie przyzwyczajamy, ale wiemy, jak z nim mniej więcej walczyć. W związku z tym, ja oczywiście upraszczam, to mówię, przepraszam doktora za, że tak powiem, mało medyczny język, ale staram się to powiedzieć tak, żeby wszyscy zrozumieli. I tu, jeżeli no, widać, że już jakiś konsensus, żeśmy osiągnęli, zobaczmy, że teraz przypadków ciężkich na wszystkich stronach, które możemy sobie obejrzeć, jest w Polsce 0,6%, tak? W związku z tym, jeżeli 0,6%, to z tych ciężkich przypadków umrze około 2 trzecie, tak? Czyli 0,4%. Na początku była śmiertelność 5, prawda? Oczywiście ileś osób jeszcze umrze w domu, ileś osób wyjdzie ze szpitala, niestety nie wszyscy tak powinni leczą, jak powinni, albo nie są przedłużane niektóre leki, w związku z tym pacjenci umierają na powikłania zakrzepowo-zatorowe na przykład, albo mają problemy duże z płucami, ale to już pewnie kolega się wypowie, doktor Grzegorz, prawda? Natomiast to, co ja patrzę na to, co się dzieje z wirusem, rzeczywiście to słabnie i słabnie rzeczywiście istotnie. Mhm. Tak. Grzegorz, bo ja przepraszam, tylko jeszcze wtrącę, bo ja zapomniałem powiedzieć, że Grzegorz w dobie pandemii stał się również ekspertem od COVID-19 jako lekarz. Dobrze mówię, Grzegorz, prawda? Tak. No, zdobyłem punkty i certyfikat, ale to myślę, że każdy lekarz, no chciałem wiedzieć jak najwięcej na ten temat, jak to się rozwija. To jest wiedza bardzo dynamiczna i stale się rozwijająca. Bardzo ciekawe rzeczy przy okazji można się dowiedzieć. Ale tu pełna zgoda z Michałem. Jak najbardziej równowaga biologiczna między gatunkami powoli zostaje uzyskiwana, tak, na świecie. I to o to chodzi. No, uzyskamy równowagę biologiczną, jeżeli te doniesienia, które są najnowsze, tak, czyli w ciągu ostatnich dni na temat transmisji wirusa przez osoby zaszczepione szczepionką mRNA, czyli Pfizera była badana szczepionka, konkretnie w Izraelu, wyniki pokazały, że redukcja ryzyka przeniesienia wirusa bezobjawowo, tak, przez osoby zaszczepione jest zmniejszona o 95%. To jest świetna wiadomość, dlatego że w tym momencie Izrael już wprowadza, umożliwia osobom zaszczepionym i ozdrowieńcom z przeciwciałami uczestniczenie w normalnym życiu, tak, bez nakazów obostrzeniowych. To jest, wszyscy odżyjemy, to jest coś pięknego, nie? I myślę, że nas to też czeka. Wracając jeszcze poprzednio do tej historii, co będzie w lecie, tak? I ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o lato, dlatego że koronawirus nie cierpi słońca. No i to jest prawda, jest tak, wiedzą tak eksperci. I ta sezonowość zachorowań, przecież to jest szósty koronawirus w gatunku ludzkim, tak, który się ujawnił teraz, a pozostałe pięć cały czas są, ale one nie powodują ciężkich zakażeń, bo jest ta równowaga wypracowana przez setki tysięcy lat. Dlatego ja myślę, że ten wirus będzie miał coraz mniejsze znaczenie na nasze życie i nie będziemy musieli o tym gadać nawet. Bardzo się cieszę, że obaj doktorzy nas uspokajają. Cieszy się również Jola Kwiecień. Bardzo to ważne, że właśnie takie słowa otuchy dajecie naszym widzom, którzy związani są ze sportem, z pływaniem i już teraz może trochę specjalistyczne pytanie, to znaczy właśnie dla pływaków. Jakie symptomy bezobjawowego przebycia choroby mogą mieć wpływ na pływaka, na przykład w trakcie wysiłku, podczas treningu czy po treningu? Z jakimi objawami może się taki pływak spotkać? Dlaczego mówię bezobjawowe? No bo za chwilę też pewnie porozmawiam o objawowych, ale to są łatwiejsze sprawy, tak? Bo jeżeli ciężko przeszliśmy jakąkolwiek chorobę, grypę, no nie jestem lekarzem, ale zawsze tak to czułem, no to powrót był bardzo trudny i czasami wymagał wielu tygodni. Natomiast kiedy przeszliśmy bezobjawowo, czy mogą być jakieś skutki uboczne, które odczuwamy w trakcie wysiłku fizycznego, w trakcie treningu? Grzegorz? Tak. No, ja bym to jednak troszeczkę może inaczej ujął. Powiedziałbym tak, jeżeli my przeszliśmy w sposób całkowicie bezobjawowy, mamy przeciwciała, nie wiemy kiedy chorowaliśmy, bo nie mieliśmy żadnych objawów, jedyne co to na przykład kontakt i mamy miano wysokie przeciwciał, swoistych, to no wtedy
do tej pory bardzo niezmiernie rzadko mówi się o powikłaniach, tak? O powikłaniach takich, tak zwany long COVID, które się pojawiają. One tu dotyczą przede wszystkim raczej nie układu oddechowego, to bardziej dotyczy układu krążenia, układu nerwowego. I tutaj chodzi głównie o taką predyspozycję do zakrzepicy, do zatorowości, tak? Tutaj Michał myślę, że będzie więcej miał na ten temat do powiedzenia. I to rzeczywiście widzimy bardzo dużo. Ja osobiście niestety musiałem stwierdzać 9 osób mi zmarło na COVID. I wśród tych osób miałem 3 osoby zmarły w trakcie long COVID, tak? Czyli one były już po przechorowaniu i zmarły na zatorowość, tak? Częste zmarły powikłanie, tak. Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o układ oddechowy, to moja działka, to powiem tak. Generalnie, jeżeli nie doszło do stanu zapalnego w układzie oddechowym, spowodowanego przez COVID, czyli przez wirusa SARS-CoV-2, to nie obserwujemy jako tako małych uszczerbków w obrębie tego układu. Tu bardziej bym się skłaniał do tego, że osoby, które już chorowały wcześniej, tak, na choroby przewlekłe układu oddechowego, na astmę oskrzelową, czy na POHP, czy na rozedmę, czy jakieś inne sprawy, i w trakcie infekcji no, miały, powiedzmy, dyskretne objawy nawet, nie, troszkę zaostrzone. I potem obserwujemy inną rzecz, coś takiego, że te objawy się nie wycofują albo wycofują się bardzo wolno i zostają pozostałości. No, co to jest? To głównie zmniejszenie rezerwy oddechowej, czyli w spirometrii badaniem widzimy restrykcję, tak? Czyli dochodzi do pewnego rodzaju zwłóknień miąższu płucnego. No i tutaj problem jest, tak? I to jest problem obserwowany. Nie ma tego bardzo dużo, ale niestety wydaje mi się, że tych problemów płucnych tak naprawdę po COVID-zie jest mniej niż tych problemów natury kardiologicznej, krążeniowej i neurologicznej. Grzegorz, mówiłeś o ryzyku zakrzepicy spowodowanej przebyciem choroby COVID, to może ja Michała Mularczyka zapytam, albo nie ja zapytam, tylko Zbyszek Warakomski zapyta, bo mamy pytanie z publiczności. Czy po objawowym, ale dość lekkim COVID-zie warto wspomagać się i jak długo akardem lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi? No właśnie miałem o tym powiedzieć, tu jakaś telepatia działa, bo to jest bardzo ważna rzecz. Rzeczywiście, że ja widzę, że dużo pacjentów trafia do nas, trafiło w trakcie, czy czasami trafia po szpitalu i niestety oni jakbyś tak, te przeciwzakrzepowe leki, jest to traktowane tak po macoszemu, a powinno się rzeczywiście to potraktować bardzo poważnie, bo jest spory odsetek śmierci niepotrzebnych zupełnie właśnie z powodu, czy kalectwa później, bo to udar, powiedzmy, zawał czy zatorowość płucna, kalectwa w jakikolwiek sposób jest spowodowana zakrzepami. Natomiast ja tu jeszcze wrócę do tego, może co to jest lekki przebieg, dlatego że u nas jest teraz kult pracy, pracujemy dużo w kilku miejscach, no i jakiś tam katarek, czy tam jakieś nie, kichamy, prawda, tutaj mnie załamie w kościach, dobra, będzie dobrze, tak? I to jest tak zwany bezobjawowy COVID może być, dlatego że nie zwracamy na to uwagi, a organizm nam powiedział, hola, hola, uważaj, coś jest nie tak, prawda? Myśmy to olali, mówiąc tak kolokwialnie, no i potem możemy mieć za to karę. Pamiętajcie jedną rzecz, że wiele wirusów nie lubi na przykład gorączki, czyli jeżeli jesteście zdrowi, a większość pływaków raczej jest zdrowa, to postarajcie się, jeżeli macie już tą gorączkę, bo to przejdę przez postać ciężką, na chwilkę tylko, żeby nie brać proforma leków przeciwgorączkowych, bo automatycznie zmniejszacie własną odporność, niestety. Jeżeli jest osoba starsza, ciężko chora, czy jakieś tam inne, brać oczywiście, jeżeli są wskazania, ale nie bierzmy dlatego, że łamie mnie w kościach, to ja sobie wezmę, bo może byście wywalili gorączkę i wtedy by się okazało, że jesteście chorzy, a wy o tym nawet nie wiecie. Także tu zdefiniujmy stan lekki, ale załóżmy rzeczywiście, ktoś przechodził sobie stan lekki, miał tą postać lekką i to, co mówią, że w jakichś 60% dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego i on jest taki subkliniczny. Osoba, która nie ćwiczy, nie zauważy tego. Może jak nagle wejdzie na 6. piętro po schodach, idąc powie, ojej, tak bez powodu mam zadyszkę, prawda? Może pomyśli o płucach, czyli sympatycznie o Grzegorzu, tak, prawda, albo o kimś innym, ale niekoniecznie o sercu, a to może być serce. Słucham? Tak, a mówi, mam duszność, tak? To później tak. Musimy stwierdzić, skąd ta duszność, nie? Jakie skoro powody? Duszność,
No to pewnie płuca, prawda? A pamiętajmy, że jednym z też wiodących objawów kardiologii w chorobach serca też jest duszność, dlatego że to jest zaburzenie przepływu krwi przez płuca. Czyli rzeczywiście mamy wrażenie niepełnego oddechu, wdechu czy wydechu, w związku z tym jest duszność. Jak powiem o sobie, jak COVID-a przechodziłem rok temu, luty jakoś tak marzec, i pierwszym objawem też tak, taki liznęło mnie po plecach trochę, stąd wiem, co mówię, co ja robiłem za głupoty, prawda? Też no każdy może, znaczy każdy nie powinien, ale tych głupot trochę narobił. Taki byłem, taki lekkie przeziębienie, takie miałem wrażenie, poszedłem sobie na rower. Robiłem sobie 15 kilometrów i miałem jeszcze w planie kolejne 15 czy 20, no bo to zima, to człowiek mało jeździ, a tu nagle tak czuję, gniecie mnie w klatce piersiowej. No i pierwsze to jest to, co pacjenci mi mówią, co trafiali do mnie na stół z zawałem, prawda? No to na chwilkę stanąłem, na szczęście zeszła zima, była całkiem taka sympatyczna, było paręnaście stopni na plusie. Zobaczyłem, że to się nie zmienia, to gniecenie w klatce. Ujechałem kawałek, widzę, że nie zmienia się natężenie, czyli dla mnie nie jest to związane z naczyniami wieńcowymi. Pojechałem sobie do domu, tak? Ale już dałem sobie spokój i przez miesiąc czy dwa w ogóle nie robiłem wysiłków i te duszności mi wracały. W związku z tym, jeżeli ktoś takie coś miał, to tylko, bo sama duszność mogła być właściwie jednym zauważalnym objawem, bo jeszcze raz powiem, tutaj kryterium zróbmy, co żeśmy zauważyli, bo jeżeli nie zauważymy objawów, które są, no to przechodziliśmy lekko, lżej, ale jednak objawowo, tak? No ja to już tak powiem zlałem niestety i dostałem za to karę. I teraz to, co widzę po sobie, pół roku później zauważyłem, że latem szybciej jeździłem i miałem niższe tętno, a teraz szybciej się rozpędzam do powiedzmy 160 i w tym momencie jak sobie patrzę na pulsometr 160 i zaczyna mi odcinać oddech, czuję się słabo, tak? Oczywiście, echo serca, testy wysiłkowe zrobiłem sobie, no właśnie. A nóż, widele, coś co innego, w porządku jest, natomiast ewidentnie czuję spadek formy, dodatkowo troszkę utyłem, w związku z tym niestety to jeszcze nasila to wszystko, czyli też pamiętajmy, że przez tą całą alienację większość z nas nabrało kilka kilogramów, niektórzy nawet 10 więcej i to też może powodować, że nam się wydaje, że czujemy się gorzej. Czyli najgorsze, powiedzmy, to co możemy odczuć, to jest rzeczywiście objawy związane z sercem. I to, co mówiłeś, rzeczywiście Grzesiek, niedocenianie, i to, co było w pytaniu, niedocenianie leków przeciwzakrzepowych. Ty pewnie jeszcze powiesz o sterydach, prawda, dlaczego dawać, ale to już jest twoja domena. Natomiast rzeczywiście pacjenci są pod tym względem, ja widzę, najczęściej zaniedbywani, czyli jeżeli przechodziliście COVID i mieliście jakiekolwiek objawy, szukajcie lekarzy, którzy mają o tym pojęcie, naprawdę, bo to widzę wiele jakby takich zaniedbań, nie tylko z winy lekarza, no bo sami nie wypiszę, zapomni, ale pacjenci, ja tam będę jakieś psiki brał, co to w ogóle jest. Nowe technologie, testy sprzętu i aplikacji, sztuczna inteligencja, przyszłość, trendy, rozwiązania w biznesie, porady. Technologiczny program internetowy, Techno Podcast. Słuchaj i oglądaj wszędzie. No dobra, to ja w takim razie chciałbym szybko tak dopowiedzieć, jeżeli, bo akurat się tak zdarzyło, że w mojej rodzinie dwóch bliskich członków rodziny przechodziło COVID i to te symptomy były bardzo, bardzo delikatne. Ja też się zastanawiam, bo już byłem w takim bardzo bezpośrednim kontakcie z tymi osobami, nie wiedząc, że te osoby mają COVID-a. No i teraz, Co my mamy zrobić, żeby się upewnić, że my z tego wyjdziemy suchą nogą? Czy jeżeli już na przykład... Przede wszystkim najważniejsze to trzeba ustalić, czy przechodziłeś COVID, tak? To wystarczy zrobić badanie przeciwciał w kierunku Total, IgG, IgM, przeciwko SARS-CoV-2. To jest badanie ogólnie dostępne. W tej chwili już jakość tego badania jest dobra, wysoka, bo początkowe testy były niskiej jakości, bo były dopiero produkowane. I jeżeli by się okazało, że masz solidne miano przeciwciał, czyli powiedzmy te powyżej, no powiedzmy 20 jednostek na mililitr, no to w tym momencie można założyć z całą pewnością, że przeszedłeś to zakażenie. Jeżeli nie czułeś żadnych dolegliwości, nic się nie dzieje takiego, no to najważniejsze, to ja tak uważam, nie wolno zmieniać jakby rytmu ani leczenia swoich chorób przewlekłych, ani przede wszystkim rytmu treningowego. Dlaczego? Dlatego, że zaprzestanie rytmu treningowego
no my jesteśmy już w pewnym wieku, tak? To zawsze niesie spadek kondycji fizycznej, ale też psychicznej. Tak jak powiedział Michał, jesteśmy wyalienowani i ta nasza kondycja psychiczna, ja widzę po pacjentach, wcale nie jest za dobra. A to się jedno z drugim wiąże ściśle, tak? To nie można rozgraniczyć fizis i psychę, to jest razem. I to powoduje, że jeżeli my sobie jeszcze, jak trenowaliśmy regularnie, prawda, na swoim poziomie, to w tym momencie, jeżeli mamy miano przeciwciał, a nie czujemy żadnych ubytków zdrowotnych, powinniśmy wrócić do swoich treningów. Z tym, że oczywiście obowiązuje nas to, co zawsze, czyli po pierwsze, bardzo powolne wchodzenie na duże obciążenia, tak? Nie sprawdzanie samemu, a zobaczę, jak moja wydolność jest, może mi się coś nie stanie albo stanie. Trzeba podejść do tego ostrożnie, najlepiej z trenerem profesjonalnie i nie starać się uzyskać od razu tego, co było przed COVID-em, tak? Jeżeli mieliśmy długą przerwę. No bo możemy sobie zrobić krzywdę, tak? A jeżeli mamy jakiekolwiek objawy duszności i coś nas niepokoi, to pogadać z lekarzem i przede wszystkim wykonać badanie, tak? I tutaj jest... No właśnie, mamy pytanie od Zbyszka, drugie pytanie od Zbyszka. Pewnie chodzi o to, jakie badanie. On czytał pewnie, że Brytyjczycy rekomendują o tym, żeby podstawowym badaniem po COVID-zie było echo serca, a jeśli tak, to czy nie trzeba badać dalej? Czy na przykład nie warto zrobić RTG czy spirometrii płuc? Podejście, że robimy tylko echo serca, jest super, tak? W Wielkiej Brytanii, bo powiedzmy mamy dostęp, dużo ludzi przechorowało, chodzi też o kasę, więc jedno badanie, które nam wiele załatwia, tak? Bo robiąc echo serca, to już Michał opowie, dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy, tak? I rytm serca, i kurczliwość, i frakcja wyrzutowa, i zastawki, i tak, jeżeli był stan zapalny mięśnia, cokolwiek, no to to widzimy, tak? Ale i przepływ jest... przez płuca. Czyli tak, pośrednio tak, też po płucach troszkę, tak, prawda? Tak, dokładnie. Mamy przepływ przez prawą komorę, lewą komorę, wszystko widzimy, jak to funkcjonuje. Przez to możemy wnioskować, jaki jest przepływ w układzie oddechowym, ale musimy pamiętać, że to echo serca prawdopodobnie jest robione tylko w spoczynku. Więc tu nie mamy jakby do końca tego, co byśmy chcieli uzyskać. Zaburzenia rytmu serca możemy nie wychwycić na echo. Czyli EKG, normalne EKG można zrobić, trzeba zrobić, podstawa takie badania. Jeżeli cokolwiek nas niepokoi albo doktora, no to już wtedy holtem. Natomiast od strony układu oddechowego, z tym rentgenem klatki piersiowej, to może ja bym się tak szybko bardzo nie śpieszył. U każdej osoby, która przechodziła COVID z objawami zapalnymi układu oddechowego, trzeba zrobić prześwietlenie płuc. Trzeba. To jest badanie konieczne. U kogo jeszcze? U osób, które chorują na choroby przewlekłe, tak? Zakładamy, że te osoby już miały wcześniej robione zdjęcia. I trzeba zobaczyć, czy coś się nie zmieniło. Bo te osoby mają dolegliwości, tak? One mają astmę, one przechorują na PHP i teraz były chore na COVID. No to nam też zaczęły kaszleć i tak dalej. Trzeba skontrolować koniecznie, tak? Czyli osoby, które biorą leki przewlekłe na układ oddechowy, właśnie steroidy wziewne, beta-2 mimetyki, no to jest niezmiernie istotne, tak? I trzeba wykonać według mnie test wysiłkowy, tak? Test wysiłkowy niezmiernie ważny, dlatego że on nam tutaj pokazuje bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim pokazuje, jeżeli nawet wszystko jest dobrze, pokazuje nam aktualny poziom naszego pułapu tlenowego i możemy sobie spokojnie dostosować trening. To jak mamy, Grzegorz, ciebie, pulmonologa, akurat kamera ciebie bierze, to pytanie od Rafała Mosickiego, bo to jest twoja działka, twoja profesja. Jak rozróżnić duszność spowodowaną astmą od duszności spowodowanej COVID? Chociaż kardiolog faktycznie również, Michał, mógłby na to pytanie odpowiedzieć. Generalnie nie ma jednej objawu, którą możemy rozróżnić. Rozpoznajemy albo astmę, albo POH. Albo astmę, albo duszność spowodowaną COVID-em. Zakładamy, że astmę mamy rozpoznaną wcześniej, tak? Przed wystąpieniem COVID-u. Jeżeli dana osoba, która zachorowała na COVID, ma objawy duszności, a wcześniej na astmę nie chorowała, to raczej te objawy nie będą spowodowane astmą, tylko będą spowodowane COVID-em.
No i to jest wtedy, jeżeli to jest duszność ewidentna, jest kaszel, jest, spada saturacja, ilość oddechów się przyspiesza, są objawy osłuchowe, no to trzeba leczyć u pulmonologa, nie? Natomiast duszność spowodowana astmą, to jest bardzo dobre. Dlatego zakładamy, że na przykład mamy osobę chorującą na astmę, która zachoruje na COVID. I teraz ma duszność. Pytanie, co to jest, tak? Traktujemy to zawsze w ten sposób. Jeżeli pacjent bierze leki przewlekłe, na przykład wziewne, tak? Steroidy wziewne, beta-2 mimetyki na astmę, to w momencie, kiedy jest zaostrzenie z jakiejkolwiek przyczyny, najczęstszą przyczyną zaostrzenia astmy jest infekcja wirusowa. I to jest najczęstsza przyczyna zaostrzenia astmy. COVID to jest zaostrzenie astmy, tak? Może spowodowane SARS-CoV-2, wirusem SARS-CoV-2. Zwiększamy dawki, samemu możemy dwukrotnie zwiększyć, tak? A jeżeli to nie pomaga, musimy się skonsultować z lekarzem jak najszybciej, tak? W tej względzie. No i to w tym momencie musimy po prostu zobaczyć, bo ta duszność może się okazać za chwilę zapaleniem płuc, tak? COVID-owym, siódmiorszowym. Bardzo poważny, dający bardzo poważne, niestety trwałe ubytki zdrowotne. Żeby rozpoznać te ubytki, od razu skończę, to po prostu badanie spirometrii albo pletyzmografii, albo body pletyzmografii, to badanie pokazuje nam spadek naszego tkanki płucnej. Tak? Dobrze, Grzegorz, czy pacjent, pływak z Polski, niekoniecznie z Opola, może przyjechać do ciebie, do twojej przychodni i wykonać szereg tych badań, jeżeli zajdzie taka potrzeba, bo na przykład przeszedł COVID i ma dolegliwości? No, kontaktować się ze mną trzeba przez na komórkę. Ta komórka jest dostępna, ona jest w internecie, jest też u ciebie, Andrzej, także jakby ktoś chciał od nas, pływaków, może się kontaktować. To chciałem zapytać Michała Mularczyka, ponieważ powtarza się pytanie, które zadała Agnieszka Kropiewnicka. O, Michała akurat wyrzuciło. W związku z tym, Grzesiu, jak z aktywnością po szczepieniu? No po szczepieniu to musimy troszeczkę podejść ostrożnie do tego. Zakładam, bo mamy różne szczepionki, tak? No, my mamy szczepionkę matrycowego RNA, czyli szczepionkę genetyczną Moderny i Pfizera, i ta szczepionka według mnie i według ekspertów to jest szczepionka lepsza, w sensie takim, że nie tylko daje większą pewność, że nie zachorujemy i nie będziemy mieć powikłań, ale również daje dłuższą odporność. I ta szczepionka też niesie mniejszy materiał biologiczny podczas podawania, czyli mniej się immunizujemy tą szczepionką i jest na tyle wyrafinowana, jest, powiedziałbym, doskonała, jest materiał na medycznego Nobla, że po prostu tutaj ryzyko wystąpienia jakichś poważnych, ja uważam tak, 10 dni po drugiej, po pierwszej, 7 dni po drugiej, 10 dni, jeżeli nie ma żadnych objawów ubocznych, poszczepiennych, możemy spokojnie aktywność fizyczną. Ja powiem szczerze, po pierwszej dawce bolało mnie ramię, powiedziałem, muszę sobie zrobić trochę pompek, zrobiłem 100 pompek i bolały mnie już równo oba, także spokojnie. Michał, poprosimy ciebie o odpowiedź na moje pytanie. Ponieważ jesteś również specjalistą od odporności, zajmujesz się tym, w jaki sposób budować tą odporność? Oczywiście nie chcę tutaj mówić sloganów o tym, że powinniśmy uprawiać sport, bo mówimy do sportowców, przede wszystkim do pływaków, którzy uprawiają wyczynowo, nawet jeżeli amatorsko, to w dosyć dużym zakresie ten sport. W jaki sposób właśnie budować u sportowców tą odporność? Bo oni są często przeciążeni treningiem, w związku z tym też narażeni na infekcję i na szybsze zarażenie się COVID-em, prawda? Znaczy trzeba przebadać się, czy nie jesteśmy przetrenowani, prawda? To skonsultować się ze swoim doktorem, który nas prowadzi. Można też badać kilkupunktowe, są takie badania. Przepraszam, każdy doktor powie, że jesteśmy przetrenowani, jeżeli ktoś ma 11 treningów tygodniowo. No to inaczej, zrobić pięciopunktowy pomiar kortyzolu we krwi albo ze śliny można. I to są takie schematy, to można zobaczyć, czy rzeczywiście jesteśmy przetrenowani, czy nie, bo jeżeli będziemy, to w tym momencie piję oczywiście do flory bakteryjnej, niestety rozwalamy sobie jelita i bakterie jelitowe
i mamy rozrosty niekorzystnych różnych bakterii i tutaj nam siada odporność. W związku z tym to, co zalecam rzeczywiście, żeby część diety na pewno była, że tak powiem, w tej diecie był albo kiszonki polskie nasze teraz są najlepsze, drugi wariant ja to nazywam kiszony nabiał, czyli ten jogurt, kefir, mleko zsiadłe. Coś, co jest donorem bakterii jelitowych. Druga rzecz, coś, co te jelita uszczelni razem z tymi, bo to chodzi, żeby to razem dobrze działało, czy poprawi jakość jelit, to wiem, że tutaj parę osób szokuje, ale tłusty nabiał. Dlaczego? Dlatego, że tłuszcze zawarte w mleku matek karmiących są dobre dla większości ssaków. Oczywiście tam z proporcjami niektórymi różnią. Kozie będzie lepsze, bo będzie miało więcej jeszcze niektórych substancji. Kwas kaprylowy na przykład, który niszczy przerost na przykład kandida i niektórych bakterii, które tam nie chcemy, żeby były. Ale generalnie pamiętajmy, że w tłustym nabiale będziemy mieli sporo witaminy D i A, które są kluczowe dla naszej odporności. Bo to, co robią producenci żywności, to zabierzemy wam ten tłuszcz, bo to on jest niezdrowy, No tutaj akurat z mlecznym będę dyskutował, będę się spierał z każdym, bo to jest zupełnie inny skład niż innych tłuszczów. Natomiast w naszej trosce i dają nam coś innego. No ja uwielbiam przykład margaryny, prawda? Bo zobaczcie jedną rzecz, to jest bardzo istotne. Margaryna teoretycznie powinna naśladować smak masła. No, na ogół to wychodzi kiepsko, już abstrahuję od tego, że smaku. Natomiast, no nie wychodzi to, natomiast biochemicznie, uwaga, naśladuje smalec. Teraz tam, no bo to jest uwodornione długie kwasy tłuszczowe, prawda? Czyli naprawdę, biochemiczna próba naśladowania smalcu. Potem dodają tam jakieś oleje, żeby to się lepiej rozsmarowywało. Mówiąc, że się dba o nasze zdrowie, no też nie do końca się zgodzę, bo to nie wszystko jest w takich ilościach dla nas dobre, jak nam się mówi. I tak naprawdę dostajemy, no kolokwialnie mówiąc, syf. W związku z tym, jeżeli chcecie, jedzcie normalny, pełnotłusty nabiał, jeżeli nie macie przeciwwskazań, bo tam będą oprócz tych wszystkich substancji dla naszych jelit potrzebne, spore dawki, znaczy może nawet nie spore, ale poprzez ilość spożywanego nabiału będziemy mieli witaminy D i A, które są kluczowe dla odporności. To, co udowodniono, że jeżeli mamy za mało witaminy D, w Polsce obowiązują normy 30-50 nanogramów na mililitr we krwi stwierdzone, powyżej 50 do 100 stwierdzenie, to jest stężenie wysokie, powyżej 100 toksyczne. W części krajów ja widziałem stężenia, że mówią do 100 są dozwolone, ale to, co ja widzę u moich pacjentów, bo jak do mnie trafiają pacjenci, ja oznaczam chyba wszystkim witaminę D i jeżeli doprowadzimy tą witaminę D do stanu około 50 lub w okolicach, oni dużo mniej w ogóle chorują na jakiekolwiek choroby, czy wirusowe, czy to powiedzmy tak zwane przeziębienia. W związku z tym to jest ważna rzecz, bo jeżeli jedzą ludzie rzeczy, którym zabrano sztucznie witaminy, to my musimy je z powrotem dostarczyć. Jajka. Czy mam witaminę? Słucham? Jajka. No prawda, tam jest mnóstwo i też żółtko, żeby było nieścięte, prawda, czyli jajka sadzone. Mamy witaminę D i A, dalej witamina C. Cały czas słyszę, że mówi się, że witamina C nie ma wielkiego udziału w odporności. Ma i krytyczny, bo witaminę C porównujemy do sanitariusza, prawda? No, jeżeli pójdzie armia i nie będzie sanitariuszy, no to rozpadnie się, nie ma, prawda? Psychicznie siądą, że nie ma za nimi tych sprzątaczy, którzy ich na nosze wezmą, no to oni nie pójdą do przodu, no bo po co, prawda? W związku z tym ta walka się nie uda. Witamina C jest sprzątaczem między innymi. Bierze udział w gojeniu, jest krytycznie ważna w gojeniu, bo bierze udział przy produkcji kolagenu i jego układaniu. Razem z selenem one mają bardzo, bardzo ważną rzecz. Pamiętajmy jedną rzecz, że atak na przykład wpływa jakiś, powiedzmy, wirus czy bakteria i nasz układ odpornościowy ma go zeżreć albo w jego stronę plunąć na przykład wolnymi rodnikami. Jest to jedna z silniejszych broni, którą można sobie biologiczną wyobrazić. Plunie tymi rodnikami w niego, tam go zniszczy trochę, ale jak one się rozpłyną wokół tej naszej komórki, tej pozytywnej, to te wolne rodniki też nas zniszczą. W związku z tym my musimy mieć selen, witamina C, parę innych substancji, które pluniemy w kolejny raz po to, żeby tego trupa i powiedzmy i nas osłonić przed całą resztą i ta witamina C z selenem nas ratuje. Powiem więcej, jeżeli będziemy mieli mało selenu, to możemy nawet nie zacząć, organizm boi się zacząć akcji odpornościowej, bo się boi, że te wolne rodniki nas zniszczą. Czyli to ja powiedziałem, no kilka rzeczy takich podstawowych. Selen mamy powiedzmy w orzechach tych brazylijskich głównie i tam jest tego rzeczywiście, tam 5-6 dziennie wystarczy.
Natomiast z witaminą C jest problem, no bo mamy tylko głównie w tabletkach, przynajmniej zimą, tak? W kapuście kiszonej, w mandarynkach i no, w natce pietruszki mamy sporo. I teraz tak, a propos badań. Mówi się, że podawać można gram witaminy C dziennie, bo potem mogą się postać jakieś kamienie nerkowe, coś innego. To jest jak z powstaniem czeskim. Dużo czytałem, nie widziałem. Nie było, nie istnieje. Znaczy nie widziałem ja oczywiście. Urolodzy powiedzieli... Jeżeli to? Nie będziemy mieć zakwaszonego moczu, to będziemy mieć problem. Jak będziemy ja wiem, nie, nie, chciałem to powiedzieć. Urolodzy powiedzieli w przypadku urosepsy kamieni, tak, tu trzeba rzeczywiście to, tu trzeba uważać, natomiast mówimy o zdrowych ludziach, prawda? Sportowcy. Jeżeli damy, powiedzmy, 2 gramy, to Amerykanie dali swoim rekrutom, podzielili marynarzy na 2 grupy, czyli na tych, co żrą to, co dostali w kantynie, a reszta plus 2 gramy witaminy codziennie, okazało się, że nie mieli żadnych objawów ubocznych, za to o 80% spadła ich zapadalność na ciężkie, nie mówię o przeziębieniach, na ciężkie choroby płuc. W związku z tym to jest ciekawe badanie, czyli powiedzmy, ja nie mogę jako lekarz powiedzieć, bierzcie 2 gramy, bo mi zaraz coś tam, że tak powiem, zabierze prawo wykonywania zawodu, ale mogę powiedzieć, że ja biorę, prawda, a wy rób ta, co chce ta, no bo no, dlaczego nie? Czyli powiedzmy, takie plan minimum i kwasy omega-3. One razem z selenem i z witaminą C też jakby kończą ten stan zapalny, bo stan zapalny jest taki, że to zaczyna się, ma trwać walka, ale potem ma się skończyć. Jeżeli mamy witaminy C, selenu i kwasów omega-3, to my dalej walczymy z czymś, czego nie ma. To, co jest na przykład właśnie w COVID-zie. To, co uszkadza płuca, to pewnie Grzegorz powiesz, prawda? Jest ta burza cytokinowa, ten cały stan zapalny i to już powiedz dalej. I nie ma tego zakończenia. No, później niestety musimy się uciekać do takich drastycznych ruchów, jak sterydoterapia, żeby ten stan zapalny zakończyć, prawda? Bo ten stan zapalny zaczyna nam niszczyć tkanki w układzie oddechowym, w płucach, tak? Zaczyna nam niszczyć się przegrody międzypęcherzykowe, pęcherzyki. Dochodzi do tego, że powierzchnia oddechowa się zmniejsza. Staje się bardzo silny czynnik prozakrzepowy, prawda? Dochodzi do mikrozakrzepów i składa się śródbłonek naczyniowy, bo przecież COVID ma strasznie duże, SARS-CoV-2 ma powinowactwo do nabłonka. No i to jest takie zaklęte pole wtedy, tak? Bo wtedy jak trafi do nas taki pacjent, my nie wiemy, tak? Coś, co było pierwsze, tak? A się okazuje, że to jest wszystko ciągnące się takie błędne koło. Między innymi z powodu deficytów dietetycznych, tak bym to nazwał. Tak? Panowie doktorzy, ja bardzo wam dziękuję, bo widzę, że udzieliliście świetnej porady. Ja w gabinecie nigdy nie byłem u doktora 45 minut, a tutaj jestem, a tu u 2 doktorów, to prawie jak konsylium i poświęcili nie tylko mi, tobie, Maćku, ale setkom naszych widzów swój czas i przekazali swoją wiedzę. To razem 1,5 godziny, jak każdy za 45. To razem 1,5. Michał, ja widzę, bo ty jesteś specjalistą od diety, ja widzę, że ty cały czas sobie dolewasz wody do szklanki. Chciałem powiedzieć, że to ze względu na to, że ty żyjesz zdrowo, a nie dlatego, że się weekend kończy i leczysz kaca, prawda? Bo jutro trzeba operować pacjentom serca. Panowie, ja wam serdecznie dziękuję. Jeżeli, moi drodzy widzowie, potrzebujecie porad i doktora Grzegorza Stanka, i doktora Michała Mularczyka, bez problemu znajdziecie ich kontakt, ich telefon, kontakt do nich w internecie. Jeżeli nie znajdziecie, to ja chętnie przekażę. Chciałem tylko przypomnieć, że Michał Mularczyk jest również autorem książki Dieta bez wyrzeczeń. Sam tytuł zachęca do skorzystania, przeczytania, bo ja nie lubię wyrzeczeń, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, uwielbiam jeść, więc na pewno jest to interesująca pozycja. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę dzisiaj w Suchym Torze Broadcast. Mam nadzieję, że to nie ostatnia. Wszystkiego dobrego, no i zdrowia życzymy oczywiście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Let's go. Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Ludzie, inspiracje, historie. Zaprasza Daniel Kondraciuk. You know, yeah, this right here for rev.